Dawno, dawno temu, a może nawet wczoraj, przy czwartej fali wspomnień. A oto bajka zaczyna się tak. Jako dzieci nie znali życia. Żyli tak, jak kazały im inne osoby i to one dokonywały za nich wyboru. Potem dorastali z wiedzą szkolną, ale bez wiedzy o stworzeniu. Jako dorośli chodzili po omacku, widząc naturę, ale jej nie czując. Potem już nawet nie widząc. Zamknięci między blokowiskami, w ścianach pełnych pustki, tylko praca, dom, praca, posiłek, sen, praca. Nagle przełom, budzą się, leżąc w lesie, otoczeni przez życie. Pośród drzew, ptaków i robaczków schowanych w trawie. Nie znają tego miejsca, bo przez całe życie nie mieli okazji zbliżyć się do natury. W otaczającym ich świecie nie sądzili, że to potrzebne, nie sądzili, że coś, co jest za darmo, może być takie przyjemne? Idąc tym tropem w pogoni tego, co cyfrowe i na czasie, po prostu nie znaleźli na to czasu. Czują strach. Strach przed nieznanym. Strach podjęcia każdego kolejnego kroku. Strach przed porażką. Ale też chęć poznawania prawdy. Czują, że to dobre i potrzebne, dlatego delikatnie muskają to, co ich otacza. Wciąż jednak odczuwają niepokój, dotykając palcami tej struktury, chyba mchu, trawy. Idą więc przed siebie, pełni nadziei na to, co nadejdzie. Idą więc przed siebie. Z zamkniętymi oczami, odkąd się obudzili, ich wzrok się wyłączył, jakby świat mówił do nich: połącz się z każdym zmysłem, żyłeś patrząc i nie widziałeś. Teraz jednak patrzą na świat swoimi nowymi, wewnętrznymi oczami. Są zatem zmuszeni uczyć się od nowa i aktualizować to, co dotychczas sądzili, że znali. Co to było? I nagle strach. Czegoś dotknęli czegoś żywego. Ale czego się boję? Nie czuję strachu, lecz ciekawość. I choć umysł się boi, czuję, że tyle pytań się nasuwa, ale przyjemne. Nie znam tej struktury, ale zaraz. Czy to nie drzewo? Tak, to kora. Poczułem jej piękno. Wtulam się w nie delikatnie, obejmując je całym sobą i przepełnia mnie spokój, którego tak długo nie było. A może był, lecz nie potrafiłem go dostrzec? Pilnuję tego lasu, odkąd pamiętam. To mój dom. Zawsze tu byłam. I miałam jedno zadanie. Nie dać go zniszczyć. Jeśli jest to możliwe, to wlewać w otwarte serca prawdę. Dziś ujrzałam. Zza drzewa nowe istoty. Zagubione, ślepe i przestraszone. Moją misją jest przeprowadzić ich przez proces. Ale zanim to na razie się poprzyglądam. Chcę ich poznać i przekonać się, czy mogę im zaufać i powierzyć mądrość lasu. Tak, są zagubieni, ale też pełni chęci rozwoju. To będzie piękna przygoda. Moje zamknięte oczy dostrzegają światło i nagle znów mogę widzieć. I tak też opadła pierwsza kurtyna, w momencie gdy wrócili tam, skąd pochodzą, do natury. W niej zawsze możemy odnaleźć to, czego nam zabraknie, gdy ulegniemy manipulacji świata pełnego ludzkiego ego. Natury nie zmanipulujesz i zawsze odnajdziesz w niej spokój, miłość oraz mapę tego, jak działa moc, która tworzy i łączy ze sobą wszystko.